Dobrze, teraz będzie mieć tę katechezę dla nas. Ostatnie lata to był czas słuchania o Dawidzie, o jego życiu i też chcemy w tym roku trochę zrobić odskocznie, to znaczy nie będziemy tyle szli tą historią Dawida, co skupimy się na kilku psalmach, zwłaszcza takich psalmach, które nasi bracia w wierze odmawiają codziennie. Jest trzy takie psalmy podstawowe, które się odmawia każdego dnia, bo każdego dnia przychodzą różne wydarzenia, przychodzą utrapienia, przychodzi moment taki, gdzie Panu Bogu możemy dziękować. I zawsze jest też ta prośba o to, żeby Pan Bóg nas utrzymywał przy życiu. Dlatego te trzy psalmy, które mówią o tych rzeczywistościach, to jest psalm 20, psalm 23 i psalm 100. Psalm 20 zaczyna się tym słowem: będę błagał Pana w każdym utrapieniu. I że Pan Bóg jest w utrapieniu. Nigdy nie ma dnia bez utrapienia. Zawsze są jakieś trudności. Pan Bóg je nam daje specjalnie, bo nas kocha. Bo wie, że dzięki trudnościom wzrastamy w też w relacji do Niego. Psalm 23 to jest ten psalm bodaj najbardziej znany, Pan jest moim pasterzem, gdzie człowiek widzi, że wszystko pochodzi od Pana Boga i może się do Niego zwrócić też i z prośbą, i z podziękowaniem za to, co potrzebujemy do przeżycia dzisiejszego dnia. Że Pan Bóg widzieć tą rękę Pana Boga, która jest za wszystkimi wydarzeniami, że to nie my, nie sytuacja, nie dobrobyt, tylko za wszystkim jest ręka Pana Boga. Ostatnio słyszeliśmy, nie słyszeliśmy właściwie, bo w niedzielę powinno być to czytanie, ale nie było go, że to przestrzeżenie Pana Boga, że uważaj, bo kiedy wejdziesz do Ziemi Świętej, otrzymasz wszystko za darmo. To, co nie domy, które nie budowałeś, winnice, które nie chcesz, wszystko dostaniesz. Ale uważaj, bo to jest moment bardzo trudny. Moment, kiedy zapomnisz, od kogo to dostałeś. Że wejdziesz w konsumpcję i odrzucisz Pana Boga. Izrael do dzisiaj mówi, że najtrudniejszy moment to nie jest moment walki, kiedy jest źle, kiedy jest trudno, kiedy się trzeba starać, kiedy jest początek małżeństwa i może oszczędzanie i naprawdę trudności, gdzie jest się razem, a potem gdzie jest już niby wszystko, kiedy się pracuje, wytęża się siły, żeby mieć spokojne życie i potem to spokojne życie przychodzi i dopiero zaczyna się takie wewnętrzne piekło, rozkład małżeństwa. Więc jest potrzebne nie to, że Pan Bóg nam nie daje, bo Pan Bóg nam daje, tylko żeby nie mieć tego oka zamkniętego na wszystkie te dobrodziejstwa Pana Boga. I tego uczy psalm 23 i psalm 100, psalm dziękczynienia. Na początku przeczytam taki tekst, który kiedyś czytałem, opowiadanie hasyckie, które, wiecie, te Hasydzi to był ten ruch oświeceniowy, który powstał w Polsce, ruch żydowski, inicjowany przez Baal Szem Tova w Międzyborzu, obecnie to jest Ukraina. On się rozszedł, zwłaszcza ten ruch na ówczesną Polskę, a więc dzisiejszą Ukrainę, Polskę na południu, dzisiejszej Polski, też w centralnej Polsce. I jedną z takich sposobów katechizowania, przekazywania wiary, było opowiadania. Że jesteśmy tym narodem Pana Boga, weszliśmy w te ślady, które Pan Bóg zaczął czynić już w Starym Testamencie i rzeczą, która nas niesie, to jest historia. I naród jest o tyle z Panem Bogiem zjednoczony, otwarty na Niego,
kiedy słucha tej historii, ciągle od nowa, ciągle z tym uchem otwartym. Wiecie, że centralną rzeczywistością nocy paschalnej jest Haggada, czyli opowiadanie o wyjściu z Egiptu. I że tam to jest ten moment, jak należy słuchać, jak gdybyś ty wychodził, jakby to było twoje, jakby to było dzisiaj. I dlatego opowiadanie, te wszystkie katechezy, które mam nadzieję robimy z dziećmi i tak dalej, mają to na celu. Opowiadanie po raz setny, po raz kolejny, czasem wydarzeń, które mówiliście, o których się mówiło tydzień temu. Tomek ostatnimi laty właściwie to nie robi nic nowego na tych katechezach. Były takie lata, kiedy wymyślał, przeżywał, co jeszcze tym dzieciom powiedzieć, ale prawda jest taka, że po roku czasu mówi się o tym samym ciągle od nowa. I ciągle to pracuje, nie? Można mówić o kantyku trzech młodzieńców co tydzień. I ciągle jest coś nowego, i ciągle dzieci nie pamiętają, ciągle zapominają. Trzeba przypominać. I to o tym też to mówili hasydzi, którzy opowiadali oczywiście o Biblii, ale też opowiadali o życiu swoim, swoich mistrzów, rabinów i tak dalej. I zasada była taka bardzo prosta, mi się ona bardzo podoba, że nawet choćbyś któryś raz z kolei, dziesiąty i więcej, słyszał tej samej opowieści z ust rabiego, to masz słuchać tak, jakbyś to słuchał po raz pierwszy raz i masz się zachowywać też tak, żeby rabinowi w ogóle nie dać do poznania, że ty tę historię już znasz. Nie? Bardzo to jest cieszące dla mnie. Im starszy jestem, tym bardziej jest to jakaś taka rzecz, która mi pomaga. Nie? Że trzeba opowiadać, że to stwarza w nas tą glebę, która jest w stanie głębiej, więcej, mocniej przyjąć. I takie opowiadanie, które opowiadał rabbi Nachman z Bracławia, ono jest następujące. Bóg, tak mówi ten rabbi, Bóg zwycięża swoje bitwy przez skromnych ludzi, którzy z prostotą odmawiają psalmy, a nie poprzez tych, którzy stosują sofistyczne metody. I teraz, żeby to unaocznić, opowiada taką historię. Pewnego razu jakiś król wybrał się na polowanie w przebraniu zwykłego człowieka, by radować się większą swobodą. Niespodziewanie spadła straszna ulewa. Wydawało się, że to prawdziwy potop. Ministrowie króla rozpieszli się na wszystkie strony, zostawiając go samego w wielkim niebezpieczeństwie. Król począł więc szukać jakiegoś schronienia, aż wreszcie natknął się nad chatę wieśniaka. Ten zaprosił go do środka, dał mu płatków owsianych, rozpalił w piecu i położył go spać do swojego łóżka. Takie przyjęcie podobało się królowi. Był tak zmęczony i wyczerpany, że zdawało mu się, iż nikt nie spał tak dobrze. Tymczasem ministrowie ruszyli na poszukiwanie króla. Następny dzień i w końcu znaleźli go śpiącego w chacie wieśniaka. Natychmiast zaczęli go ponaglać, ażeby wrócił z nimi do pałacu. Nie myśleliście o niczym więcej, jak tylko o tym, żeby się uratować. Nikt nie przyszedł mi z pomocą, powiedział król. Tylko ten człowiek mi pomógł. Tutaj doświadczyłem czegoś najpiękniejszego w moim życiu. Dlatego to właśnie on zawiezie mnie do pałacu swoim wozem i ubrany tak, jak jest, zasiądzie obok mnie na tronie. I teraz kontynuuje ten Nachman. Przed nadejściem Mesjasza będzie potop. Ludzie pogrążą się w bezbożności. Nie będzie to zalew wody, lecz niemoralności. Przykryje nawet najwyższe szczyty gór i dotrze aż do ziemi obiecanej, dokąd pierwszy potop nigdy nie dotarł. Ale tym razem nadejdzie z taką siłą, że wody przeleją się aż na ziemię obiecaną. Oznacza to, że zło dotrze aż do najbardziej cnotliwych serc. Nie będzie sposobu, aby zwalczyć te wody sofistycznym rozumowaniem. Wszyscy ministrowie króla rozpieszną się i całe królestwo zachwieje się aż po fundamenty. Jedynymi, którzy się utrzymają na nogach, będą ci biedacy, którzy odmawiają psalmy z prostotą. To właśnie oni,
kiedy przyjdzie Mesjasz, będą mu towarzyszyć i włożą mu koronę na głowę. Myślę, że to jest słowo takie prorocze, że mówi o tych czasach trudnych, o tym zalewie niemoralności. I jak słowa Biblii, tak i to słowo jest, ciągle się realizuje w naszych czasach. Każde pokolenie może myśleć, tak jak myśleli uczniowie tego rabiego w jego czasu, że to już są te czasy. Że już jest tak źle, tak niemoralnie, że to już jest koniec świata. Ale kiedyś ten koniec świata nastąpi i ciągle są te czasy ostateczne. Dla nas też. Widzimy zalew niemoralności? Widzimy. Widzimy, jak ten zalew nie cofa się też ani przed Kościołem. Tak, takie są fakty. I odpowiedzią na to jest właśnie odmawianie psalmów. Ostatnio czytałem o świętym Ambrożym, który, kiedy wybuchło prześladowanie i ich biskup był w niebezpieczeństwie śmierci, to znaczy nie tylko biskup, ale oni sami, mówi, że jedyną rzecz, którą zalecano, było odmawianie psalmów. Że to było to. Jako całe antidotum, przeciwwaga tego niebezpieczeństwa, które przychodzi, niebezpieczeństwa przede wszystkim odpadnięcie od wiary, bo to było dla nich w pierwotnym Kościele rzecz najstraszniejsza. Nie to, że stracą życie, które często chcieli oddać za Pana Boga, tylko że mogą nie wytrzymać prześladowań. Tego się obawiano najbardziej, nie? Apostazji. Że teraz wobec tych wszystkich nacisków, które będą, żeby się nie zaprzeć Pana Boga. I my też jesteśmy w takim szczęśliwym położeniu, że my możemy te psalmy odmawiać, że możemy się modlić, tak jak my, jako katolicy, liturgią godzin, która jest dawana w tej chwili nie tylko, jak było, do soboru księżom duchownym, tylko całemu ludowi Bożemu. I to nie w sposób jakiś taki bardzo rygorystyczny, ale na zasadzie tego dobra, z którego możesz skorzystać. Jak wielkie jest to dobro, to może świadczyć fakt, że przed soborem, do soboru, nie wiem jak jest teraz, nie chcę tego sprawdzać, ale do soboru odmawianie wszystkich części brewiarza dla księży było obwarowane karą grzechu ciężkiego. Czyli za choćby małą godzinę, którą się nie odmawiało, był grzech ciężki. Nigdy nie było czegoś takiego na mszy świętej, że jak nie byłeś na mszy świętej. Tak naprawdę kanonicznie, prawnie, to ksiądz ma obowiązek odprawić jedną mszę świętą w ciągu roku. Wielki Czwartek. Proboszcz ma obowiązek mszy świętej niedzielnej w intencji parafii, jako proboszcz. Ale poza tym ksiądz nie ma obowiązku odprawiania mszy świętej. Oczywiście ma obowiązek uczestnictwa w mszy świętej, żeby była jasność, nie? Nie, że teraz ma luz, niech inni szukają, bo on ma wolne, nie? Nie, jak każdy chrześcijanin ma obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Oczywiście, że to jest jasne, że co to był za ksiądz, gdyby mszy świętej nie chciał odprawić. No, chociaż jest i tak często na zachodzie, nie? Że im się nie chce, więc idą do ławki i koniec, o ile idą. Ale żeby tylko to zobaczyć, nie? Że dlaczego też, żeby to widzieli, dlaczego przychodzi grzech ciężki, nie? Dlaczego są pewne powiedzmy rzeczywistości naszego życia, które jeśli przekroczymy, to przykazanie jest tak zwany grzech ciężki. To nie tylko chodzi o to, że żeby pokazać, nie skupiajmy się na grzechu, skupiajmy się na tym, co to obwarowanie broni, czego broni, nie? Dlaczego cudzołóstwo jest grzechem ciężkim, śmiertelnym? Bo broni małżeństwa, broni tego życia, broni tego, co jest najcenniejsze. Rozumiecie? Dlatego można się wkurzyć, a dlaczego taki grzech? No tak, bo dotyka czegoś takiego, co ma ogromną wagę. I to możemy przetransponować też na tą myśl Kościoła przedsoborowego, i która ta myśl dalej jest aktualna, bo z tej historii się też uczymy, że dla Kościoła odmawianie psalmów, odmawianie brewiarzy jest takie ważne. Psał też przedsoborowy był o wiele rozleglejszy niż nasz obecny, ale zasada była taka,
która była od świętego Benedykta bodajże, czyli od starożytności, że psalterz miał tygodniowy, zawierał 150 psalmów. Wszystkie psalmy musiały być odmówione w ciągu tygodnia. Nie? Tak był ustawiony brewiarz. My mamy to już rozciągnięte tak właściwie na 4 tygodnie. Nie? Zazwyczaj jest ten układ 4-tygodniowy. Są pewne psalmy, ale to jest raczej wyjątek, które się powtarzają częściej, jak psalm 51, który odmawia się każdego piątku w juczni, czy psalm 110 w nieszpory niedzielne, czy też psalmy, które są w komplecie. Kompleta jest tylko w tygodniowym układzie, ale no, to jest ta myśl, nie? Żeby wracać do psalmów. Niestety to, co brakuje nam, to jest, że zostały powycinane bądź te wręcz pousuwane psalmy złorzeczące, czy ich części. Psalmu 58 niestety nie odmawiamy, co nie znaczy, że nie możemy sobie sami odmówić. Wejść ducha tego psalmu. Tomek mówił kiedyś o tych psalmach złorzeczących katechezy. Więc to jest ta rzeczywistość, którą my możemy być wciągnięci, która jest też odpowiedzią też na to, co się dzieje w świecie. Możemy oczywiście patrzeć na ten świat i biadolić, i jęczeć, że jest tak źle i jak to drzewie bywało. No ale jeśli Kościół daje nam odtrutkę na to, a wręcz antidotum, nie? Coś, co pomaga nam przeżyć i mieć inne życie, no to jest pytanie do nas samych, dlaczego z tego nie korzystamy. Dobrze, psał też, jak wiemy, to jest taka ogólna katecheza, żeby wprowadzić trochę w te psalmy. Psalmy, tak rozumieją to Żydzi do dzisiaj i to jest rzeczywistość, która mnie jakoś bardzo pociesza i porusza, bo kiedy myśmy się uczyli też o psalmach, to uczyliśmy się całe mnóstwo nieprzydatnych rzeczy. Nie, że psalmy to jest księga, która powstała na przestrzeni 800 lat. Oczywiście Dawid to ni hu hu. Tam z Dawidem to nie ma nic wspólnego. Żaden Dawid tego nie napisał. Zresztą dzisiejsi bibliści mówią, nie było żadnego Mojżesza. Nie było, Mojżesz może jakiś tam gościu, ale Abrahama to zapomnij. Izaaka, Jakuba to są, nie wiem co to jest. Nie są tego typu przeświadczenia naukowe. No i potem człowiek traci wiarę przy tym wszystkim. Natomiast ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj mają jako zasadę, Dawid napisał wszystkie 150 psalmów. Podobnie jak Mojżesz napisał cały pięcioksiąg. Jedynym pytaniem, które mają, ale co tam, jak jest napisane ostatnio, było też to w końcówce powtórzonego prawa, że Mojżesz wyszedł i umarł, no sam napisał. No i niektórzy mówią, no może sam napisał, przy końcu był prorokiem. Nie? A może dopisał Jozue, ale całą resztę Mojżesz. I bardzo dobrze. Nie, nie nam to teraz wchodzić, dzielić włos na czworo, było, nie było. Po co nam to wszystko? Nie? To nam to szczęście naprawdę nie jest potrzebne. Osobiście jakoś skłaniam się bardzo do tego, żeby powiedzieć, tak, od Dawida są wszystkie psalmy, Dawid się nimi modlił, albo je spisał, albo dał natchnienie, spisali później, ale to jest ten duch, którym Dawid żył, to są też te słowa, które do Dawida odnoszą. Prawda, bo Dawid pewne psalmy, kiedy je czytamy w całości, bo niestety my w brewiarzu mamy pominięte nagłówki, tylko mamy samą modlitwę, te nagłówki, które są też w Kościele, nie inaczej było to uznawane za słowo natchnione. To nie jest tak, że sobie ktoś tam napisał. To wchodzi w tekst święty. Nagłówki, rozumiecie, nie te nagłówki, które są rozdziałami, to co mamy w Biblii na przykład na ciemno pisane. To są rozdziały, które owszem, one to są dopisywane i to różni ludzie, żeby wprowadzić trochę w ducha, żeby pokazać to samo, co mamy te śródrozdziały w całym Piśmie Świętym. Tego oczywiście w oryginale nie ma. Ale nagłówki, tytuły psalmów tak zwane, to jest to, co zwyczaj jest pisane kursywą, jak macie, nie? Że psalm Dawida,
kiedy po grzechu z Batrzebą, kiedy przyszedł do niego prorok Natan. To są nagłówki. I w Biblii hebrajskiej jest tych nagłówków kilkanaście, takich też, znaczy prawie wszystkie psalmy mają nagłówki, ale takie historyczne, że odnoszą do konkretnego wydarzenia z życia Dawida jest kilkanaście. To jest psalm trzeci na przykład, jak otworzycie, kiedy uciekał przed swoim synem Absalomem. Psalm 34, o którym mówiliśmy kiedyś, kiedy odszedł z Gad, sprzed króla Akisza, który uważał go za idiotę i został wygoniony. I wtedy Dawid modli się tym psalmem. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Psalm 51. No, jest kilkanaście tego typu stwierdzeń. To jest ta Biblia hebrajska. Natomiast Septuaginta, czyli tak naprawdę potem Biblia Kościoła, bo Żydzi wprawdzie przetłumaczyli Pismo Święte hebrajskie na grecki. To jest trzeci wiek przed Chrystusem. Ale potem na początku byli tym zachwyceni, nie, że teraz ta Biblia dociera też do całego świata, no bo świat grecki, język grecki to był ówczesny lepiej niż angielski, nie, że wszyscy go znali, wszyscy się nim posługiwali i dlatego byli bardzo szczęśliwi z tego powodu, że Słowo Boże dociera też do pogan, ale potem na skutek tego izolacjonizmu, który przyszedł po Chrystusie, po powstaniu chrześcijaństwa, ten tekst grecki został zupełnie odrzucony i wręcz potępiony jako bałwochwalczy. Ale to są już późniejsze rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Septuaginta, kiedy powstawała i potem w młodym kościele, te nagłówki były o wiele szersze. I na przykład tych odniesień do życia Dawida jest już bodajże w 73 psalmach. Czyli połowę psalmów są konkretnie przypisane do wydarzenia z życia Dawida. To jest wszystko bardzo skorelowane. I to też wiedza o tym trochę pomaga nam też modlić się tymi psalmami. Jakoś próbuję, kiedy się modlę, to próbuję się modlić całym psalmem, łącznie z tym tytułem. Bo inaczej mi się to w tej chwili układa w głowie, nie? Jak mam to życie Dawida, które dzięki też lekcji trochę sam poznaję, nie? To widzę, to jest ta historia i w tym momencie, i to jest ten psalm, w jakim stanie ducha, w jakim położeniu, w jakiej konkretnej sytuacji Dawid się tym wszystkim modlił. Bo też o to chodzi, nie? Żeby się potem odnajdywać w podobnym położeniu. Bo Dawid przeszedł naprawdę wszystko. Nie? Całe jego życie to jest od tego odsunięcia, tego bycia niechcianym, marginalizowanym w swojej własnej rodzinie. Możemy się z tym jakoś odnaleźć, prawda? Mieliśmy trudności, nie wiem, z rodzicami, z rodzeństwem. Dawid to miał. Nie narzekał z tego powodu. Nigdzie nie znajdziemy, że teraz jęczał z tego powodu, że teraz mama i tata go nie chcieli, nie? Gadasz z gościem, ma 70 lat i mówi, ale już nie ma mamusi i tatusia i tak sam jestem. No, 70 lat żeś stracił, no. Można żyć właśnie w takim ciągłym buncie i narzekaniu, a można właśnie też dzięki psalmom widzieć to życie jako życie zrealizowane, życie, gdzie Pan Bóg jest obecny. I to, co już widzieliśmy w tych naszych lekcjach, co Dawid przeszedł, odrzucenie, prześladowanie, grzechy, słabości, no wszystko, co przeżywamy, to Dawid też przeżywał. Że to nie jest nic nowego, że teraz jak mamy czasem nasze jakieś pretensje, że teraz ktoś mnie nie rozumie, bo nie jest w mojej sytuacji. Oczywiście nikt cię nigdy nie zrozumie, bo twoja sytuacja jest jedyna, wyjątkowa i trudno, żeby było inaczej. Najbliższy ci nie zrozumie, oczywiście, bo on jest w innej sytuacji, nie jest w twojej skórze, ale jak ogólnie, że te sytuacje powtarzają się. Z Dawidem możemy się w każdej naszej trudności zidentyfikować. Kiedy otwieramy psalmy i te nagłówki, o których wam mówiłem, to jest taka rzecz, na którą się zwraca uwagę, że zazwyczaj jest napisane tak. Psalm Dawida albo Dawida psalm.
I to jest rzecz, wydaje się, można by to zamiennie użyć, a jednak nie, bo skoro jest tak użyte, to znaczy, że Pan Bóg chciał, żeby tak do nas to dotarło. Jedna z interpretacji bardzo, myślę, takich głębokich, ciekawych jest to, że w jakim natchnieniu ducha Dawid te psalmy odmawiał. Znaczy, psalm Dawida to jest wtedy, kiedy najpierw przychodzi natchnienie, a Dawid na skutek tego natchnienia bierze teraz instrument muzyczny, o którym mówi Biblia, że na trzech instrumentach na pewno grał, bo jest o tym powiedziane, to jest harfa, cytra i flet. I na skutek natchnienia teraz wchodzi, żeby Panu Bogu uwielbiać, czy do Niego się zwracać. Najpierw jest natchnienie, potem jest odpowiedź Dawida. Ale jest też Dawida psalm. Bo może być inaczej, że Dawid jest w trudnościach. Nie ma żadnego natchnienia, nic nie czuje, nic nie rozumie, jak to brat Adam mówi, ten Pan Bóg nie kiełbasa, czuć nie musisz, nie? Bo tak czasami nie czuje Pana Boga. Nie ta półka, nie? I Dawid też, tylko Dawid jak jest w tych trudnościach, to co? Załamuje się? Nie. No w tym momencie też bierze harfę i zaczyna się modlić. Nie? I to zmienia jego życie. I to jest też, widzicie, bardzo egzystencjalne, bo my jesteśmy też w różnym położeniu ducha i w różnym stanie i czasem nam się chce modlić, czasem nie chce się modlić. Czasem przychodzi pierwsze natchnienie, mam ducha do modlitwy, przyjechałem na lekcję, będę się modlił, nie? Zobaczymy, jak będzie, ale powiedzmy, jakieś tam natchnienie jest i może wejdziesz w to. Ale zazwyczaj myślę, że doświadczenie uczy nas, że jest odwrotnie, że jest ciężko. Jak się nie wezmę za twarz, jak się nie zmuszę, jak nie wezmę tej harfy, nie wezmę brewiarza, no to mi ten czas przejdzie i się kapnę wieczorem, że znowu się nie pomodliłem. Jest pewne zmaganie? Jest. Nawet nie, w relacji z tą księgą, w relacji z Panem Bogiem. Dobrze. Też w wersji hebrajskiej jest to, co my mamy potem tłumaczone przez psalm i co właściwie po grecku zostało już tylko jako psalm przetłumaczone, czyli pieśń, dlatego psalm, nie? Nasze psał też, to jest pieśń, która była wykonywana przy instrumencie zwanym psalterion. To był instrument muzyczny i właściwie po grecku jest tylko ten psalm. Ale powiedzmy w tym oryginale hebrajskim, tak jak Dawid pisał te pieśni, jest kilka określeń. No i chcę wam też o tym jakoś zasygnalizować, ponieważ jest to piękne, że widać, że jest to całe rozróżnienie. I czasem, jak wiemy o tym, też nam to pomaga. Bo zazwyczaj te pieśni są, po hebrajsku mówi, że to jest księga Tehilim. Wszystkie psalmy, cała księga jest nazywana Tehilim, czyli księga pochwał. Tehila znaczy tyle, co chwalba, podziękowanie, uwielbienie. Jest kapitalna rzecz, bo to już mówi o czym, że cała księga nie jest 150 psalmów, które są tylko uwielbieniem, nie? Jak psalm 150, wielki hallel, czy mały hallel. Ale są złorzeczące, są błagalne, są z wyrzutem do Pana Boga. A mimo wszystko, wszystkie razem do kupy wzięte nazywają się chwały. Bo nawet właśnie to, że mamy pretensje do Pana Boga, nawet jeśli bardziej identyfikujemy z tym psalmem, choć w 22, że bliż nam do tego słowa, które Chrystus się modlił na krzyżu. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? No ale to już jest też chwała Pana Boga, nie? Że nie uciekamy gdzie indziej, że stawiamy Panu Bogu to pytanie, że szukamy Go w tym naszym utrapieniu. Chwałą Pana żyjący człowiek, tak powiedział w III wieku Ireneusz z Lyonu. I to było jakby taka myśl przewodnia, że to, że żyjemy, że zmagamy się, jest już chwałą Pana Boga. Oczywiście możemy tą chwałę zanegować, możemy. Więc cała księga nazywa się księgą Tehilim, księgą pochwał, ale same psalmy mają różne
oznaczenia. Najczęstszym jest mizmor. I zazwyczaj jest tak tłumaczone. My do końca nie wiemy, bo my stoimy przed pewną tajemnicą Słowa Bożego. Na przykład Żydzi mają, i to mi się bardzo podoba, mają takie powiedzenie, że Dawid nie tylko napisał te pieśni, ale też stworzył muzykę do tych psalmów. I że on, to jest zawsze był instrument, to zawsze była pieśń śpiewana. Psalm z reguły rzeczy jest śpiewany, powinien być śpiewany w kościele, czy my powinniśmy śpiewać. No i dobrze, że śpiewamy wiele tych psalmów, bo taka jest natura tego psalmu. I Dawid skomponował muzykę do wszystkich tych psalmów. Zresztą to, co są takie tajemnicze pozostałości, jak czytamy w samym tekście Pisma Świętego, na przykład Sela. Różne są próby tłumaczenia tego, potem ojcowie Kościoła bardzo wzniośle to tłumaczyli, ale najprawdopodobniej są to pozostałości ze sposobu śpiewania tych psalmów. Zmiana dynamiki, zmiana melodii, do końca nie wiemy. Albo na przykład są w tytułach kierownikowi chóru, że on wiedział dlaczego, na struny. Nie, że to są tego typu rzeczy, które występują. I Żydzi mówią, że Dawid sam skomponował muzykę do tych 150 psalmów, ale niestety po zburzeniu świątyni, psalmy były przede wszystkim w świątyni śpiewane, były wykorzystywane do kultu, ale jak została rozburzona świątynia Salomonowa w 587 roku, ustała liturgia, ustał tych śpiew tych psalmów i my właściwie nie wiemy, jak się śpiewało. Nie wiemy, jak się wymawiało imię Pana Boga, tetragram, nie wiemy, jak się śpiewało psalmy. Ale jest piękna taka interpretacja, że jakiekolwiek piękna muzyka, która powstaje w tym świecie, ma związek, jak i odniesienie, to są takie okruchy z tej melodii, z tej muzyki, którą skomponował Dawid w psalmach. Nie? Jakiekolwiek piękno, nawet świeckie piękno, które jest, jeśli pieśń jest piękna, to ma, niesie w sobie tą Bożą nutę. Bardzo piękna rzecz. Mizmor to jest pieśń śpiewana na przykład akompaniamencie instrumentów muzycznych, natomiast shir to jest śpiew i niektórzy mówią, że to jest śpiew bez akompaniamentu. Sam śpiew. Shir to jest pieśń, tak przy okazji, pieśń nad pieśniami, nazywa się Shir Hashirim, pieśń pieśni. Ta pieśń miłosna, którą Pan Bóg daje wyśpiewać człowiekowi. Ale są też inne określenia, na przykład maszkil i pochodzi od słowa rozważać, wnikać, od słowa szakal. Jest to taka pieśń dydaktyczna. I to jest też takie, wiecie, jak się wie, że tak jest, to się szuka teraz, gdzie ta dydaktyka jest, gdzie się szuka tego słowa. Co trzeba teraz rozważać? I już pierwszy psalm mówi o tym, że rozważamy, że błogosławiony ten człowiek, który rozważa Słowo Boże, ma to Słowo na ustach dniem i nocą. Nie, że psalm pierwszy już o tym mówi. Jakby wstęp do całej pieśni. Że mamy te słowa mieć na ustach. To jest... Niemcy to tłumaczą, ten psalm pierwszy, co znaczy właśnie rozważać, że to murmeln und kauen. Murmeln to jest tak mruczeć, a kauen to jest przeżuwać. To jest taka piękna rzecz, też kiedyś słyszałem rozważanie, że są pewne rzeczy, które mamy gdzieś głęboko w sercu, ale których nawet nie reflektujemy. One są w nas, ale to jest bliżej sprecyzowane. Żeby coś powiedzieć, żeby coś mieć na wargach, to jest tuż przed opuszczeniem Twojego ciała.
Nie, żeby, to już musisz wiedzieć, czego chcesz. Oczywiście można paplać bez sensu i bez myślenia o tym, co się mówi, ale to nie jest ten biblijny wymiar, prawda? To słowo, które jest tym słowem już głęboko przemyślanym, to słowo, które za chwilę opuści i teraz jest cała ta idea, czy chciałbyś, żeby to słowo opuściło twoje wargi? W ilu rzeczach mówimy, szkoda, że to powiedziałem, zdradziłem tajemnicę, kogoś zraniłem. To jest ten moment, gdzie psalm też mówi, że postaw strażnika przy moich ustach, żeby kontrolować, żeby te moje wargi się nie otworzyły, żebym przez te bramy nie przeszło coś, co będzie złym słowem, które zacznie swoją własną historię, która będzie historią złą. Nie, to jest po hebrajsku słowo dabar, to nie jest tylko słowo wiatr. To jest rzeczywistość, która powstaje. W momencie, kiedy wypowiadasz słowo, nie masz już nad nią kontroli. To słowo zaczyna swoje własne życie. Będzie to słowo dobre, będzie powodowało następne dobro. Powiesz słowo złe, będzie to słowo złe. I też mówi się, że to słowo jest jak... Czasem jest powiedziane, że słowo jest jak miecz, ale czasem jest mówione, że słowo jest jak strzała wypuszczona z łuku. Nad mieczem masz jeszcze kontrolę, nie? Miecz trzymasz. Zadajesz cios i możesz, nie wiem, na płasko obrócić miecz, nie zranić. I może w ostatniej chwili możesz coś zrobić, nie cofnąć ten miecz. Natomiast jak wypuszczasz strzałę, to już jest pozamiatane, nie? Tracisz nad tym całkowicie kontrolę. To już poszło. Dlatego jest tak ważne, żeby no, myśleć na tym, co się mówi, żeby rozważać. Nie, że im bardziej rozważamy też w tym kontekście Słowo Boże, im bardziej żyjemy psalmami, to Słowo w nas dojrzewa. Nie? Jest ta gleba, która będzie dobra. To, co święty Jakub potem będzie mówił, że język jest... masz usta i teraz wychodzi zło albo dobro i pokazuje twoje wnętrze. Więc jest ten maszkil, psalmy, które należy... rozważać, należy głęboko wnikać w ich treść. Jest też następne określenie tych psalmów jako miktam i to jest słowo, którym się określa klejnot, napis, to cicha modlitwa. To jest też taka rzecz, może być bardzo egzystencjalna, nie wiem, czy znacie, jest jeden ze sposobów też takiego rozważania wspólnotowego Słowa Bożego. My to stosowaliśmy czasem w szkołach Słowa Bożego, które prowadziliśmy, że bierzemy tekst, dajmy na to Ewangelii z niedzieli i teraz ten tekst jest mówiony 7 razy, nie? Żeby to słowo zapadło głęboko. To jest, nie, 7 jest tą liczbą świętą, liczbą doskonałą, kiedy lekcje, które robimy jako pierwszy etap, to ma lekcjo, nie, mówienie, że to słowo dobrze, żeby go usłyszeć samemu sobie, żeby go nie tylko gdzieś w głowie czytać, ale żeby to słowo powiedzieć. 7 razy, znaczy ono głęboko wchodzi w nasze serce. I potem też czasem można robić coś takiego w grupie, że można teraz wrócić tym słowem w tym znaczeniu, że każdy mówi, nie wiem, zdanie, słowo, frazę, która go uderzyła. Nie? Jak widzicie to, co w echu też robimy, nie? Nie uderza cię duże, długie czytanie, ale jest jakiś klejnot, który dla ciebie zabłysnął, nie? Jest jakiś moment taki uprzywilejowany, to słowo szczególne, którym Pan Bóg z tobą dialoguje. I też jest tak właśnie w psalmach. W psalmach zresztą widzicie, że sam sposób literacki psalmów jest taki, że podkreśla, że tam jest tak zwany paralelizm z membranum, czyli jest powtórzenie. To jest często w Piśmie Świętym, a w psalmach bardzo częsty zabieg, że druga fraza powtarza pierwszą frazę inaczej, nie? Że to się wydaje, że to jest takie międlenie, nie? Bo my chcielibyśmy
jedno, drugie, trzecie, czwarte, krótkie, zwięźli na temat, a mentalność biblijna, patrzcie, jest zupełnie inna. Nie? Rozkoszować to jest tym słowem, że to słowo nie, no, rozdrabniać, nie? To jest to, to rozmyślanie, żeby gryźć to słowo, rzuć, spożywać, żeby ono głęboko, głęboko w nas weszło. I tak, tak się dzieje, nie? Patrzcie, Psalm 119, najdłuższy chyba rozdział w Piśmie Świętym, bo te psalmy, numery psalmów to są rozdziały psalmów, nie? Księgi psalmów. Psalm pierwszy to jest pierwszy rozdział z Księgi Psalmów i tak dalej, i tak dalej. I Psalm 119, ten długi, długi psalm, 172 wersety i one się właściwie cały czas powtarzają, nie? To jest tylko jak gdyby takie mówienie o Słowie Bożym, że tam występuje słowo, pouczenie, przykazanie, nakaz, różne słowa, które występują jako Tora, jako Słowo Boże i teraz 172 razy jest powtórzone, cały czas, nie? Jaka miłość do słowa była w tym człowieku, który pisał ten psalm w Dawidzie. I dlatego też są te psalmy, które są tym miktam. Jest ten klejnot, który jest ukryty. Czasem słowo to jakoś podkreśla, nawet jakoś tak strukturalnie, literacko. Ale dla nas jest to też to pytanie, żebyśmy ten skarb też szukali. Są też inne określenia. Tehila, to co mówiłem, to jest ta pieśń pochwalna. Tepila, czyli modlitwa błagalna. Shigayon, pieśń lamentacyjna. Niektóre to są tylko w jednym psalmie. Na przykład ten Shigayon występuje tylko w psalmie 7 i nie więcej. Najwięcej, jak mówiłem, w tym mizmor, pieśń śpiewana przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Słowa pomagają nam trwać przed Panem Bogiem, stawać przed Nim, uwielbiać Pana Boga. Jest też taki piękny przykład, który jest podawany, że Dawid, który stoi za psalmami, to jest ten człowiek, który też nie był idealny, miał swoje grzechy. Ten grzech z Batrzebą to był jeden z grzechów, jak patrzyliśmy na niego, te wszystkie ucieczki, które miał, to są też grzechy, które popełniał. Na samym końcu popełni ten grzech liczenia ludzi, znowu będzie załamany. Nie? Że nie jest to człowiek idealny w tym znaczeniu, że nic mu się w życiu nie przytrafiło, ale to był ten człowiek, który potrafił z tym swoimi słabościami też nie uciekać, tylko stawać przed Panem Bogiem. Mieć tą mentalność, której my zazwyczaj nie mamy, bo patrzcie, jak my wchodzimy w grzech, to zazwyczaj wchodzimy w kryzys, nie? To już się do Pana Boga nie pójdę, do komunii nie pójdę, do kościoła może nie pójdę, bo się obrażę na Pana Boga, że ja zgrzeszyłem, jakby to Pan byłby winien mojego grzechu. Nie, że grzech nas kapsuje tak do wewnątrz. Natomiast Dawid mówi, nie, właśnie w momencie grzechu, kiedy ten grzech staje przed moimi oczyma, mam stanąć przed Panem Bogiem. Dlatego mówię, że Dawid to jest jak skrzypek, muzyk na dworze króla. Że teraz król jest zadowolony z jego służby, ale w pewnym momencie skrzypek popełnił taki błąd, taki grzech, taką słabość, że zasługuje na śmierć, na skazanie. I teraz co może ten skrzypek robić? Albo nic nie robić, nie? Albo ewentualnie pójść prosić o przebaczenie, no ale się boi, że zanim powiem, o co mi chodzi, to już mi zetną. Nie? To co robi mądry skrzypek? Bierze skrzypce i zanim dojdzie do tego, już gra. Nie? I ten pan, kiedy słyszy tego skrzypka, zawsze miał słabość do jego muzyki, no to mu przychodzi. Nie? Dopóki skrzypek gra, nic mu nie grozi. Jak gorzej, jakby boi się, że jak przestanie grać, to może Panu wróci. Dlatego gra cały czas. Nie? Dlatego my się modlimy psalmami cały czas, nie? Żeby Panu Bogu nie przeszło. Nie? No, to jest taka myśl, oczywiście obraz, ale rozumiecie, że to jest ta... Dobrze dla nas jest, nie? Że my sami życie znajdujemy, zachowujemy to życie przed Panem Bogiem. Kiedy my wchodzimy w psalmy, wchodzimy w modlitwę, to nie Pan Bóg, że potrzebowałby naszego
naszej modlitwy, tylko my jej potrzebujemy. Panu Bogu nasza modlitwa nic nie przynosi. Nasze psalmy też Panu Bogu niczego nie dodają do Jego świętości i wielkości. To jest tylko coś, na czym my sami korzystamy. Psalmy są takim trochę paralelizmem też do księgi Tory. Jak wiemy, cała księga Tory to jest pięcioksiąg, czyli pięć ksiąg. I to jest rzecz dla Żydów najświętsza. Jak dla nas Ewangelie, to jest Tora. Niektórzy Żydzi, jak Samarytanie, do dzisiaj nigdy nie przyjęli żadnych innych ksiąg. Dla nich jest tylko pięcioksiąg, który mają, według którego żyją. Wszystko inne jest dodatkowe. I jest ciekawa rzecz, która od zawsze została jak gdyby odkryta, że Księga Psalmów też jest podzielona na pięć ksiąg. Jak mamy w Piśmie Świętym, możemy sobie zobaczyć pierwsza księga i potem dalej. Takim momentem przełomowym to jest, że ten psalm kończy się takim uwielbieniem, strofą niech dziękuję Panu za dobrodziejego, za Jego cuda. Takie zakończenie dziękczynne i to jest końcówka księgi pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej oczywiście już jest ten cały psalm dziękczynny, jakim jest psalm 150, to wielkie wezwanie do tego, żeby Pana Boga uwielbiać. Dziesięciokrotnie występuje tam słowo Hallel, to znaczy tyle, co uwielbiać Pana Boga. I dlatego ten psalm już jest tym psalmem allelujatycznym, tym psalmem, który kończy całą tą księgę psalmów. I jest ta paralela, prawda? Tak jak Mojżesz napisał pięć ksiąg i możemy przyjąć, że to Mojżesza jest dzieło, że tak Pan Bóg chciał, tak nam Słowo Boże samo ukazuje, że za pięcioksięgiem stoi Mojżesz, tak za tym pięcioksięgiem psalmów stoi Dawid, stoi jego życie. I my myślę, że nie musimy główkować teraz kto, gdzie, jak i co, po co i za ile, tylko przyjąć właśnie, że duchowo na pewno, że Dawid stoi za tą rzeczywistością, że Pan Bóg tak chciał to też, żeby do nas dotarło, że wszystkie inne rzeczy są o tyle, ile potrzebne. Dobrze. Też nie tak jak psalmy są pewnym protokołem życia Dawida, że z psalmów, nie tylko z pierwszej księgi Samuela, drugiej, pierwszej księgi królewskiej i dalej, możemy uczyć się życia Dawida, ale też z psalmów, nie tylko w sposób taki zewnętrzny, ale i też wewnętrzny, co Dawid przeżywał, w jaki sposób ta rzeczywistość na niego oddziaływała. Też myślę, że ważna myśl, że jak Tora przychodzi od Pana Boga, nie, Tora przychodzi, co Pan Bóg chce powiedzieć człowiekowi, jakie słowo Pan Bóg chce człowiekowi dać, jakie jest to słowo, którym człowiek ma żyć. Ale Tora przychodzi z góry, pięcioksiąg. Bóg ją dał. Bóg wypisał to słowo na kablicach kamiennych, względnie potem Mojżesz. Ale ona jest dana z góry. Natomiast Księga Psalmów jest niesamowitą księgą, bo to jest księga, która z jednej strony przychodzi z góry, bo przychodzi przez natchnienie, ale z drugiej strony jest tą księgą wyjątkową, ponieważ jest tą księgą, która z dołu idzie do góry. Jeżeli byłoby za mało, gdyby ona tylko przyszła. Ona ma wrócić do Pana Boga jako słowo przemodlone, jako słowo człowieka, który tym słowem żyje, tym słowem się modli, to słowo przeżywa. Oczywiście my patrzymy na Księgę Psalmów przez pryzmat Chrystusa, bo w Ewangeliach czytamy o tym, jak Chrystus modli się psalmami w momentach ważnych, choćby na krzyżu, psalmem 22, jak Chrystus cytuje psalmy, jak Chrystus odnosi się do psalmów, jak mówi o tym, że na nim muszą się wszystkie psalmy spełnić. Dlatego kiedy my czytamy psalmy chrystologicznie. To, co święty Augustyn nazwał Vox Christi,
że chrześcijanin jest tym człowiekiem, który w psalmach odczytuje ten głos, głos Chrystusa. I to jest głos Chrystusa, którym się modli Chrystus, bo wiemy, że Chrystus wszystkimi tymi psalmami modlił się, znał je na pamięć, modlił się tymi psalmami, dlatego możemy się modlić razem z Chrystusem, więcej możemy się modlić widząc Chrystusa w tych psalmach. Oczywiście czasem jest problem, na który już ojcowie Kościoła bardzo mocno zwracali uwagę, że nie wszystkimi psalmami, nie wszystkie psalmy możemy odnieść do Chrystusa, bo tam, gdzie jest grzech, błaganie o przebaczenie i tak dalej, nie możemy tego odnieść, że Chrystus modlił się, że to są moje słowa. Ale oczywiście jest jasne dla nas, że Chrystus w myśli świętego Pawła to jest głowa i ciało. Głowa jest już w niebie, głowa jest Chrystusem chwalebnym, jest Chrystusem bezgrzesznym, który nawet będąc na ziemi żadnego grzechu nie popełni. Dlatego tam, gdzie są chwalby, to odnosimy jeden do jeden do Chrystusa, a tam, gdzie jest mowa o grzechu, o przebaczeniu i tak dalej, to jest do tego Chrystusa, który jest jeszcze tym Chrystusem na ziemi, Chrystusem, ciałem Chrystusa, czyli Kościołem. I to jesteśmy my. To my jesteśmy w grzechu, to my potrzebujemy przebaczenia, to dzięki tym psalmom też tego przebaczenia możemy kosztować.